rodzina pochodzi z Wileńszczyzny. Właściwie z ziemi grodzieńskiej. Ja się urodziłem w Lidzie, a więc niedaleko. Te związki rodzinne ze strony ojca były gdzieś tam w Warszawie, ale w zasadzie ojciec się urodził w Rosji. W tym czasie jego z kolei ojciec pracował na różnych stanowiskach, a między innymi w Petersburgu. Potem, jak słyszałem, jakieś tam na dworze cara jakieś miał jakieś funkcje. No i w związku z tym pobyt mojego ojca w Petersburgu był niesłychanie interesujący. Mianowicie ojciec był malarzem. Był oficerem armii potem dowora Mośnickiego, z którą tą armią przyszedł do Polski. Ale w Petersburgu nawet zaznaczył się w jakiś sposób, bo w kościele świętej Katarzyny malował polichromię. Niestety nie dotarłem do tej polichromii, bo w tym czasie, kiedy byłem, to był tam magazyn jakiś. Natomiast w zasadzie no, ojciec ukończył tą szkołę świętej Katarzyny, która była jedyną polską szkołą w całej Rosji. Mam jeszcze pamiętniki, które zostały opublikowane. Ludzi, którzy tam wówczas pracowali. Byłem kiedyś w Petersburgu, znaczy w Leningradzie późniejszym, i spotkałem człowieka, który był kolegą mojego ojca z tej szkoły i co opowiadał o tej szkole. Był to sekretarz Związku Architektów Radzieckich w Petersburgu. Jak się dowiedział, że ja jestem właśnie synem jego kolegi, zamknął biuro i spędziliśmy no, bardzo długie chwile przy oczywiście wzmocnionych napojach i on mi całą tą historię opowiadał. Dzięki niemu zdołałem kiedyś poznać znakomitych profesorów, taki profesor Twierdzki, który napisał historię budowy miast rosyjskich. Poznałem wspaniałych ludzi, których rodziny były prześladowane przez reżim stalinowski. Także dzięki tym jakimś zaszłościom, których nie byłem sprawcą, udało mi się tam dotrzeć do środowisk bardzo ciekawych, bardzo interesujących. Ojciec był oficerem po wojnie, prawda? W związku z tym rodzice przenosili się dosyć często. W Lidzie to miałem 2 lata, jak stamtąd rodzice mnie wywieźli. Ojciec został przeniesiony do Kowla na Wołyniu i tam chodziłem do szkoły. Szkoła była w odległym mieście, bo koszary były jakieś 5-6 kilometrów od miasta. Wobec tego codziennie trzeba było takim powozem jakimś dojeżdżać, tak jak właściwie rodzaj takiej bryczki wielkiej. Bo dowoził dzieci tam do tej szkoły, te 5-6 kilometrów z tego miejsca, byśmy mieszkali w koszarach wówczas. Potem ojca przeniesiono do Sombora, a na końcu przed samą wojną był w Katowicach, gdzie druga wojna światowa została. Ja wówczas byłem gdzieś tam pod Lwowem, właściwie pod Drohobyczem. No, ojciec przeszedł z armią przez Rumunię, dostał się potem do Francji, przez Włochy do Francji. Był przez cały czas w Anglii, ponieważ miał te związki niezbyt łaskawo widziane przez ówczesny reżim. Wobec tego nie miał właśnie możliwości powrotu do Polski, zmarł w Anglii. No tak mniej więcej wkrótce historia. Natomiast moja taka historia już dorosłego życia, to praktycznie zaczęła się właściwie w czasie, znaczy rozpoczęcie wojny. Miałem wtedy 16 lat mniej więcej. No więc no już musiałem być dorosłym, prawda, mimo tego, że ten wiek nie był jeszcze taki zaawansowany. I właściwie ukształtowała się moja osobowość troszeczkę w czasie okupacji. W czasie okupacji. Tak się złożyło, że chodziłem do gimnazjum w Drohobyczu, ponieważ myśmy w Samborze byli przed wojną jeszcze jakieś tam 3 lata, 4 lata. I w Drohobyczu, z Drohobycza niestety musiałem uciekać, ponieważ groziło mi aresztowanie. Aresztowano zresztą kolegę, który siedział ze mną w jednej ławce i który zginął praktycznie. Matka mnie uratowała w jakimś sensie. Pracowała wówczas w szpitalu i weszła do szkoły, nie wiem dlaczego, nie miała właściwie żadnego interesu. Weszła do dyrektora i patrzy, u dyrektora siedzi 2 pracowników NKWD ubranych w mundury.
jeden z nich pyta dyrektora, a Juchnowicz u was jest? Jak matka to posłyszała, zamknęła szybko drzwi, poleciała na pierwsze piętro, otworzyła drzwi od klasy, wywołała mnie na korytarz i mi uciekł natychmiast. Ja schodami jakimiś tam, prawda, gdzieś przechowany u księdza, krótko mówiąc, wyjechałem do Lwowa. Miałem tam ciotkę we Lwowie, z tego tam jakaś możliwość była zaczepienia się. Dzięki temu uniknąłem no, tej właściwie aresztowania, które się kończyło tragicznie. Ten ojciec zresztą tego mojego kolegi odszukał nas we Lwowie potem i opowiadał tą całą historię. Ale to był taki oczywiście epizod, których było więcej. Zaczęło się we Lwowie, no jakaś tam praca w przedsiębiorstwach budowlanych, prawda. I zaczęły się studia w momencie, kiedy Niemcy uruchomili szkołę architektury, to też w ramach Politechniki, bo to były też wydziały inne. Wydział lądowy był także uruchomiony, nie wiem, czy wydział mechaniczny, już nie pamiętam, ale w każdym razie architektura była uruchomiona. Byli znakomici profesorowie nasi przedwojenni. Profesorowie, profesor Osiński, profesor Bartel jeszcze żył w czasie okupacji sowieckiej, potem go Niemcy zamordowali, to już wtedy nie wykładał, ale no, profesor Łazoryk, taki pamiętam, Bagiński, to są takie znane nazwiska architektów. Także miałem właściwie bardzo dobrą szkołę. Bardzo dobrą szkołę. Szkołę powiedziałem taką, która bo trzeba było się skoncentrować na czymś, prawda, poza działalnością konspiracyjną, to oczywiście głównie na nauce. Oczywiście trzeba było zarobić, prawda, na życie, bo to wszystko to było niezwykle skomplikowane, ale jakoś ta rzecz została przez moją mamę, która była niezwykle energiczna i bardzo przedsiębiorcza, tak dzięki mojej matce mogłem jakoś te studia odbywać. I praktycznie rzecz biorąc, po zakończeniu okupacji, znowuż ucieczka z Lwowa, ponieważ gestapo poszukiwało go z tego. Gdzieś tam uciekłem do Dębicy z matką. No i tam miałem znajomych jakichś. Tam różne epizody, prawda, działalności konspiracyjnej. I z kolei potem przyjazd do Krakowa. Ale w momencie, kiedy weszli Rosjanie i kiedy nastała, że tak powiem, polska budowa, pracowałem tam w jakimś urzędzie ziemskim, gdzieś w Rzeszowie. Ale generalnie zaczęła się moja kariera w szkole, znaczy na Politechnice Krakowskiej, gdzie no wtedy to były jeszcze wydziały politechniczne, jak przy Akademii Górniczej. I zaczęliśmy, jeszcze były konspiracyjne rozmaite możliwości nauczania, też uczestniczyłem w nich. Ale w gruncie rzeczy zacząłem tą edukację na dobre, poza lwowską tą edukacją, która trwała 2 lata mniej więcej, to tutaj w Krakowie to już były zaawansowane lata. Ale nie do końca wytrwałem w Krakowie, ponieważ już chciałem jakoś działać jako budowniczy architekt. I wobec tego profesorowie lwowscy, którzy się przenieśli do Gdańska i stworzyli Wydział Architektury w Gdańsku, zaproponowali mi asystenturę i pojechałem do Gdańska i w Gdańsku zrobiłem dyplom. W roku 1948 i proszę zobaczyć, zaraz po dyplomie zaproponowano mi kierownictwo pracowni urbanistycznej dla odbudowy Starego Miasta Gdańsku, miasta głównego tak zwanego. No, można sobie wyobrazić, 25 lat mniej więcej miałem w jakimś sensie decydować o przyszłości tego miasta, które było w gruzach wówczas. To wtedy ta wojna się skończyła, praktycznie zobaczyłem skutki tej wojny, spalone przez oddziały sowieckie, prawda, całkowicie spalone miasto. I teraz dylemat, no co zrobić? Czy odbudować to miasto? Odbudować zabytek? Czy budować współcześnie? Ogromne dyskusje wtłoczyły się wśród ludzi starszego pokolenia. Miałem w tej pracowni jakieś 40 osób. Byli tam bardzo doświadczeni ludzie, jeszcze z Lwowa właśnie taki pan inżynier Doliński, pamiętam, niesłychana postać, ogromna ilość wiedzy, z której korzystałem. I my jako młodzi uważaliśmy, że trzeba wprowadzać współczesną architekturę, że trzeba w jakiś sposób zaznaczyć istnienie naszego pokolenia. I wobec tego był pewien kompromis. Powstały obiekty odbudowywane, ale powstały również współczesne obiekty, jednak w charakterze gdańskim. Pierwszy ten okres mojej działalności jako architekta to właśnie odbudowa Gdańska, po czym dostałem propozycję, ponieważ znałem już to środowisko,
Tam się przewidział Marian Spychalski, który był ministrem budownictwa wtedy, zdegradowany, prawda, z wszystkich swoich funkcji, bo to były jakieś tam odchylenia prawicowe, czy jak to nazwali. I poznałem wtedy Tadeusza Ptaszyckiego i zaproponowano mi dołączenie do grupy, która już powstawała w Warszawie, projektowania nowego miasta pod Krakowem. No, a młodego architekta, który zaczął dopiero właściwie swoją karierę, propozycja budowy nowego miasta to była praktycznie nie do odrzucenia, prawda? Także ja się zdecydowałem natychmiast, aż z żalem ogromnym, bo pracowałem na Politechnice, miałem tam znakomite warunki jednego profesora Różeńskiego, Stanisława Różeńskiego, który nauczył mnie patrzeć znacznie szerzej niż samo miasto. On się zajmował projektowaniem regionalnym w skali większej. Także dużo mu zawdzięczam, byłem jego asystentem. No musiałem to wszystko zostawić, no i przyjechałem do Krakowa. No i pierwsze moje wrażenie, jeszcze byłem w Warszawie, w tej pracowni, tam poznałem tych kolegów, którzy już tam zorganizowali tą pracownię. Kolega Skrzybalski, Siracki, jeszcze żyjący. I przyjechałem do Krakowa, ale byłem przekonany, że to będzie jakiś prawdopodobnie budynek pod ochroną, prawda, że to będą tam w fufajkach ludzie chodzili, prawda, bo to tak mnie wszyscy straszyli, co ty robisz, prawda, jedziesz z Gdańska, gdzie tam wspaniała atmosfera była. No ale przyjęła mnie taka pani w personalnym tak zwanym, atestygowana pani, pyta się, a pani Uchnowicz ma z których to Uchnowiczów? Tak spojrzałem na nią, myślę sobie, to jednak, a tutaj jest coś innego. Rzeczywiście, tam powstała grupa ludzi, została zgromadzona przez Tadeusza Ptaszyckiego, wspaniałych ludzi, a więc Armii Andersa, prawda? Wszystkich tam członków AK, z Warszawy, z Lwowa, prawda? I było to jakaś niezła wyspa szczęśliwości w tym okresie, gdzie czuliśmy się wolni w jakimś stopniu, co bardzo sobie ceniłem wówczas, ponieważ wiadomo, że wszyscy właściwie przystępowaliśmy do budowania miasta, które miało być miastem, pierwszym socjalistycznym miastem, nie mając przekonania do systemu, który spowodował tworzenie tego miasta. Ale jakaś była taka świadomość generalna, że w końcu to miasto nas przeżyje. Prawda? Przeżyje prawdopodobnie ten system. Aczkolwiek takimi optymistami tośmy jeszcze wtedy nie byli. Ale tak już to jakoś tam świtało nam w głowach, że to w końcu może przecież jakoś inaczej ułożyć. I muszę powiedzieć, że z pełnym zapałem ta rzecz była robiona, z pełnym przekonaniem nawet, że coś się tworzy. To każdy dzień przynosił decyzje, które dzisiaj można wskazać na fizycznie. Była to niesłychanie dla mnie interesująca. Stworzone zostało laboratorium jak gdyby budowy miasta w nowych warunkach społecznych, w nowych warunkach politycznych. Trzeba było stworzyć program dla miasta. Przecież wszystko było, były standardy określone, wielkości powierzchni zabudowy, powierzchni mieszkań, ilości sklepów na 1000 mieszkańców i tak dalej. To wszystko trzeba było taki program stworzyć. Równocześnie trzeba powiedzieć, że nie było żadnych doświadczeń budowy nowego miasta. Gdynia była przed okresie międzywojennym. Nie było żadnych materiałów publikowanych, któreśmy szukali wówczas. Nie można było nawiązać kontaktu z tymi ludźmi. Także w zasadzie to, co mieliśmy w głowach, szczególnie przez tych świetnych naszych profesorów, bo również i na Politechnice Warszawskiej, tam profesor Pniewski, prawda, jeszcze ówczesny autor Sejmu Polskiego. I to była nasza główna, jak gdyby, główne oparcie. Tadeusz Ptaszycki też niewielki miał doświadczenie w projektowaniu budynków, no, miał doświadczenie w odbudowie Wrocławia, ale to nie było budowy nowego miasta. Czyli tak troszeczkę po omackuśmy chodzili. Proszę pamiętać, że myśmy budowali to miasto w kompletnej izolacji od tego, co się działo na świecie. Nie było ani publikowanych materiałów, nie można było wyjechać. Pierwszy jakiś wyjazd tam do Szwecji, który dzisiaj nawet w Hucie można zauważyć, prawda, blok szwedzki, prawda, tamte obiekty, które powstały. Ale to były takie epizody tylko. Nowa Huta, jak wiadomo, została zaprojektowana wbrew logice, zlokalizowana w najmniej odpowiednim miejscu, na żyznych ziemiach. Ja całe życie uczę studentów, że przemysł lokalizuje się na nieużytkach. Na żyznym, lesowym terenie została zlokalizowana Huta. Produkcja miała być 1,5 miliona tam stali. Doszło do jakichś 7-8 milionów w pewnym momencie. A więc zupełnie te wszystkie założenia nie wytrzymały próby czasu. Równocześnie nie było sił fachowych, trzeba było kształcić, prawda? No, ogromne trudności.
nie było materiału budowlanego. Ale wbrew temu powstała, wbrew wszystkim przeszkodom, jakie były. Dzisiaj, jeżeli porównujemy te miasta, które są, były budowane w tym czasie w Europie Środkowo-Wschodniej, to Huta jest zupełnie inna. Jak porównujemy z Hellersdorfem, czy z Eisenhütterstadt w Niemczech, prawda, czy Stalinowaros, to było na Węgrzech, to są zupełnie, to są przede wszystkim klepiska, nie ma zieleni. Huta jest zielonym miastem. Druga rzecz. Huta jest zaprojektowana, miasto Nowa Huta, zaprojektowana na koncepcji socjologicznej anglosaskiej. Jest tak zwana koncepcja jednostek sąsiedzkich, a więc grupa 5000 ludzi ze szkołą, prawda, z przedszkolami, żłobkami. To funkcjonuje dzisiaj dobrze w Hucie, podobno, tak jak słyszę to. Warunki były projektowane, jak mówię, tempo ogromne. Czasami dostałem 2 tygodnie na osiedle B2 zaprojektowanie na 6000 ludzi. Dzisiaj patrzę, że to jedno z lepszych osiedli, które udało mi się zrobić. Ale to było po prostu wynikiem tego, że była szalona koncentracja, wola zrobienia czegoś w momencie, kiedy grożono, że 40 domów pod rząd postawią. Równocześnie dysponenci nieprzygotowani zupełnie, działacze partyjni rozmaici, których trzeba było ich jakoś z nimi tak rozmawiać, żeby przekonać ich do racji profesjonalnych. To się udawało Ptaszyckiemu szczególnie, który był mistrzem w tych sprawach. I w rezultacie powstało coś, co dzisiaj jest pod ochroną konserwatora. Prawda? Mówi się o tym, żeby to wpisać na listę światowego dziedzictwa. Akurat będziemy obchodzili 30-lecie wpisania Krakowa na listę światowego dziedzictwa. Profesor Pawłowski, Krzysztof Pawłowski, który był tym działaczem, historykiem, architektem, profesorem, który doprowadził do wpisania Krakowa na listę światowego dziedzictwa, jako pierwszego miasta, Wieliczki Krakowa. On napisał do mnie list teraz, że można będzie teraz pomyśleć o tym, żeby Hutę wprowadzić. Ja uważam, że to trochę przedwcześnie jeszcze. W każdym razie, co się obserwuje? Obserwuje się, że począwszy od negacji całkowitej Huty przez środowisko krakowskie, szczególnie do dzisiaj, nawet wybitni politycy się tak wypowiadają, powoli zaczyna być, rosnąć świadomość, że to jest wartość określona, również wartość kulturowa.